Ich znakiem rozpoznawczym stały się pluszowe przytulanki, jednak tematy, które poruszali, były już mniej zabawne. Do tygodnika podhalańskiego przyjechali dziennikarze z Tunezji i Gruzji. Jestem w Polsce po raz pierwszy i już byliśmy w kilku redakcjach. Poszukuję nowych informacji, nowych rozwiązań, ponieważ Polska już jest na tej drodze o wiele dalej niż my. Robimy pierwsze kroki, poszukujemy różnych rozwiązań, więc to doświadczenie, które mają polskie redakcje, są bardzo dla nas ważne. Dziennikarze zwiedzili redakcję. Nasz kolega poprowadził pierwszą część szkolenia. W takim zespole, kombinacie medialnym, mamy krótkie szkolenie na temat właśnie tego, jak dziennikarz może się zachowywać, jak się powinien zachowywać. Chcą się dowiedzieć bardzo wiele też o tym, jak funkcjonuje internet, jak działa portal, strona internetowa Tygodnika Podhalańskiego. Organizatorem szkolenia i pobytu dziennikarzy w Polsce jest Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. I Gruzini, i Tunezyjczycy uczą się wszystkiego na nowo, dlatego że to są przecież kraje, które wydobyły się albo z reżimu, albo z czasów, w którym nie było wolnej prasy, wolnych mediów. Oczywiście, że to jest też to, że oni tutaj do nas przyjeżdżają, cieszy nas również z tego powodu, że my mamy możliwość jakby odwdzięczenia się za to, że kiedyś ktoś nam pomagał. Dzisiaj my chcemy im pomóc, chcemy im pokazać nasze doświadczenie, chcemy ich zachęcić i dzielić się naszą energią, że można coś zrobić z niczego, bo mamy podobne doświadczenie.